Dlaczego ludzie rzadko sięgają do Apokalipsy? Dlaczego w kościołach nie ma tak wielu nauczeń o tej ostatniej księdze Biblii? No, podstawowy powód, że rzeczywiście jest to księga trudna. A jak trudna, no to trzeba dużo pracy włożyć, żeby ją zrozumieć. I dalej, kiedy nauczasz na ten temat, no zawsze komuś się narazisz, bo poglądów, interpretacji jest wiele. No mimo wszystko chciałbym, żebyśmy podjęli to wyzwanie. Zapraszam do Księgi Apokalipsy, już nie do tego początku i końca, który dotyczy czasu Kościoła, ale do tego, co ma się stać potem, czyli niebawem. Zwykle od jakiegoś czasu pytamy was na Facebooku o wasze opinie na temat takiego kluczowego tematu, który poruszamy i dzisiaj też od tego chciałem zacząć. Czy rozumiesz Księgę Apokalipsy? Oczywiście jest to pytanie do tych, którzy ją przynajmniej raz przeczytali, nie? Ale ogólnie myślę, że chrześcijanie mają często taką ambicję, żeby przeczytać Biblię od początku do końca. Także mam nadzieję, że wielu chrześcijan, mówię o nowonarodzonych chrześcijanach, przeczytało Księgę Apokalipsy. No ale pytanie, czy ją zrozumiałeś, czy rozumiesz, o co tam chodzi? Proszę, wasze odpowiedzi z wczoraj, z dzisiaj rana. Stefan, Apokalipsa, ktoś napisał bzdury do straszenia ludzi, ale to działo się w średniowieczu. Ale to działało w średniowieczu. Obecnie człowiek sam w tym owczym pędzie niszczy planetę, a oprócz tego zagrożenie z kosmosu. O. I to jest racjonalny głos człowieka współczesnego. Pozdrowienia, Stefan. Oczywiście kosmici, tak, to są bardzo poważne sprawy. Oczywiście daty, które wyznaczają jak świadkowie Jehowy, ekolodzy, że tam do tego to już się zagotujemy, planeta się skończy i tak dalej, podają konkretne daty. Oczywiście tak jak u świadków, jak już ta data się zbliża, no już to trzeba tam z 10-20 lat dodać. No i tak królika gonimy. Ale Biblia, ale Apokalipsa, nie, no to rzeczywiście, to widzicie, to nie. Chociaż to jest objawienie dla Kościoła na koniec czasów od samego Jezusa Chrystusa, który nie tylko przyszedł na ziemię, nauczał, to jest spisane, wielu ludzi go widziało, można go było dotknąć, sąd żydowski i rzymski go skazał. Była nawet, kiedy już go zabili, no to nawet Rzym wystawił swoją wartę i pieczęć cesarską, żeby nikt nie złamał. Grób pusty, Jezus się ukazuje i mówi, że żyje. No i mało. A kosmici są. No dobra, no można. Marek, Apokalipsa, z czym to się je? Z wiarą wymyśloną przez Kościół i nakręcaną przez stulecia. Bo czym większy strach w człowieku, tym mocniejszy Kościół. O, i tu się, Marek, mocno mylisz. Kościół to bardzo by chciał, żeby Apokalipsy nie było. Bo Kościół sobie obzdurał, że to on będzie wiecznie rządził. A w Apokalipsie jest 17 rozdział, który pokazuje wielką K i nomen omen. Wiecie, gdzie ta dziwka wielka rezyduje? W mieście na siedmiu wzgórzach. To Obcim na pewno chodzi. Nie? Przemyśl to sobie. Także Kościół naprawdę nie chce Apokalipsy w sensie księgi, nie? Bo tam są pewne wstydliwe rzeczy na jego temat. O tak to ujmijmy. Jedźmy dalej. Barbara, myślę, że wielu tak. Księga Apokalipsy to przepowiednia katolicka. To Jezus, czyli to jest przepowiednia, jeśli już to Jezusa, którą spisał apostoł Jan pod koniec pierwszego wieku, kiedy jeszcze długo Kościoła katolickiego nie było.
dalej. Artur. Podobnie jak przepowiednie Nostradamusa, królowej Saby i innych wizjonerów. Wszystko można dopasować post factum. O. Artur, a ty czytałeś? No bo zobacz. Jak około 2000 lat temu ktoś przewidział, że świątynia żydowska zostanie odbudowana, kiedy najprawdopodobniej to już jest ten czas, kiedy była zburzona. Że ktoś przewidział, że będzie pod koniec czasu wielkie prześladowanie narodu izraelskiego, kiedy on został rozproszony już w 70 roku naszej ery. Jeśli ktoś przewidział, że przyjdzie taki moment rozwoju technologicznego świata, że będzie możliwość pokazania obrazu wszystkim ludziom jednocześnie na całej ziemi. Kiedy tam, wiecie, żaglowcem to się płynęło i płynęło, tam na koniec Morza Śródziemnego to już była wyprawa, że hej, nie? A gdzie jednocześnie pokazać jakiś obraz? No, jeszcze może taki argument. 2000 lat temu, kiedy wiecie, no wszystko mniej więcej hulało na zasadzie machniom, czy jakiś pieniądz, czy można było się wymienić towarem i tak dalej, oni piszą w tej księdze, że będzie taki czas, że będą znakować ludzi. Tu na mniej więcej przedramieniu, tak powiedzmy, lub na czole. Jeśli ktoś nie będzie miał tego znaku, to nie będzie miał mógł ani kupować, ani sprzedawać. I ty chcesz to z jakimś Nostradamusem porównywać? Chłopie, zacznij czytać następnie. Nie mam następnych. A, no to jak nie ma, to idziemy. Słucham. Przepraszam. Jest jeszcze? To samo. Jest, czyli nie ma. No tam tych głosów pewnie jest więcej, no ale nie wszystkie czytamy, żeby tylko wprowadzić w was temat, zobaczyć jakie są opinie i tak dalej. No, rzeczywiście zgadzam się, Księga Apokalipsy jest trudna. Kiedy sam ją pierwszy raz przeczytałem, to miałem wiele znaków zapytania. I później żmudnie przez kilkadziesiąt lat, no poszczególne te znaki, że tak powiem, się wyjaśniały. Do dzisiaj jeszcze przecież nie wszystko wiem, co tam jest, nie? Ale wiele tych znaków zapytania się wyjaśniło. I chciałem się tym z wami podzielić. Tak jak mówiłem, jest kilka podejść takich, można powiedzieć, filozoficznych do Księgi Objawienia. Na przykład podejście idyliczne, że tam są same symbole. I one nie trzeba je w ogóle dopasowywać do niczego, co się wydarzyło lub wydarzy. Tylko tak walka dobra ze złem, no i tak, wiecie, tak jak Władca Pierścieni, czy tam, nie wiem, jakieś tego typu literatura, nie? No, wiecie, że takie podejście odrzucam. Zresztą sam Jezus mówił, że bardzo szczęśliwy jest ten, kto czyta lub słucha i zachowuje, czyli musi zrozumieć, żeby zachować, co tam jest, bo wiecie, jak jakieś takie ogólnie, no, dobro zwycięży, a ludzi dobrej woli jest więcej, nie? No to tam, co tam masz zastosować, nie? Tu są konkrety, które ty masz wprowadzić w swoje życie, czyli nie może to być jakaś taka idyliczna, tam nie wiadomo jaka interpretacja. Skracając ten wątek, ja traktuję tę księgę tak samo, jak każdy inny fragment Biblii, czyli o ile się da rozumieć dosłownie, no to rozumiemy dosłownie, nie? Kiedy, wyobraźmy sobie lata 80., kiedy pierwszy sezon Wojen Gwiezdnych był? Ktoś pamięta? To nie jest moja bajka, ale proszę. O, dzięki, czyli mamy fanów. 77. rok. No i wyobraźcie sobie, no wtedy, wiecie, dostęp do kina, do Ameryki, no jest słaby. No ale gdzieś jakiemuś chłopakowi, powiedzmy z Pcimia, bo już był wymieniony, nie, jako ta stolica, udało się zobaczyć gdzieś ten film. I przyjeżdża do chłopaków na wieś, no, do miasteczka. I teraz chcę im opowiedzieć, co tam widział. To jak on będzie im opowiadał?
No i wychodzi taki, wiesz, no tu ten, z taką pałą, gumowaną lagą, ale świecącą, nie? Wyglądało to jak Janek, jak sztachetę wziął i tam na zabawie, no. A nie wiem, jak ci to wytłumaczyć, rozumiecie, że ten nie widział, a ten nie widział. No i teraz ten, który widział, jak ma opowiedzieć? No używa porównań, przenośni, symboli. Gdzieś do jakichś wspólnych wcześniejszych doświadczeń się odwołuje, nie? Można by powiedzieć Jurassic Park, nie? Nikt nigdy nie widział. Kto z was widział dinozaura? No dzieci wszystkie widziały oczywiście, nie? Ja nie widziałem. Ty nie widziałeś. No ale tam filmy widziałem, jakieś tam kości widziałem. Ja sobie na przykład w Muzeum Kreacjonistycznym Kenahama, można to sobie tam wszystko zobaczyć, tam, że Jarka też jest jeden do jednego. Można te wszystkie kości zobaczyć, no i sobie resztę wyobrazić, nie? No ale jak ktoś nigdy nic nie widział, nie słyszał i teraz ktoś przychodzi z premiery tego filmu Park Jurajski i co? I mówi, słuchaj, nasz byk, to w ogóle nic. To on wygląda jak mucha przy tym, nie? I, ale jak ci to, no ogon jaki miał taki, no? No nie wiem, no jak kiedyś to by powiedział, jak oś we młynie, nie? Jak ktoś tam nazywało, pomóżcie, nie? Taki wał, taki długi, nie? To największe, co we wsi widzieli z jakichś tych, no taki miał ogon, nie? Jakbyście zobaczyli opis Goliata, którego też nikt nie widział za bardzo, nie? Znaczy w sensie niewielu go widziało z czasów historycznych, no bo tam wtedy to go wielu widziało. No i co? I mamy, że ma dzidę. Jak co? Jak wał tkacki chyba, nie? Tak, no jakieś parometrowe tego. No to jest problem. Bo to jest widzenie przyszłości, której nikt nie widział. No oczywiście Jezus pokazuje to za pomocą aniołów Janowi. Jan to widzi, ale teraz ma nam to opisać, a myśmy nie widzieli. Bo Biblia mówi, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, to Bóg przygotował dla nas w niebie. Nie? I my dzisiaj wchodzimy do nieba. Znaczy jeszcze nie, ale oczywiście mamy życie wieczne, bo Jezus w nas mieszka. Także nawet jak dzisiaj byśmy umarli, no to idziemy do nieba. Ale mówię o narracji Księgi Apokalipsy, bo przeczytaliśmy, zaczęliśmy od tyłu, przeczytaliśmy epilog, później wstęp, listy do kościołów, czyli mniej więcej biorąc taki no, zakres historyczny czy timingowy księgi, to zobaczmy pierwszy rozdział, werset 19. Tam jest, można powiedzieć, taki skrótowy podział księgi Apokalipsy. To napisz, są słowa Jezusa. Napisz więc, co widziałeś i co jest i co się stanie potem. Co widziałeś i co jest. Nie? To są czasy Jana i te czasy opisane są w wersecie pierwszym, drugim, przepraszam, w rozdziale pierwszym, drugim i trzecim, nie? Czyli najpierw jest ten wstęp, prolog, gdzie jest pokazane, gdzie to się działo historycznie, też miejsce, kiedy i kto do kogo mówi, co oznaczają te pierwsze symbole, świeczniki i tak dalej. No a potem są listy do 7 niezależnych kościołów Jezusa Chrystusa, które są na ziemi. No i spora część ostatniego rozdziału, czyli 22, to jest to wszystko, co dotyczy czasów podobnych do czasu Jana, czyli do czasu Kościoła. I Kościół się tam pojawia, ale główna część Apokalipsy to jest to, co się stanie potem. I w tej głównej części, czyli od 4 do 22, Kościół już się nie pojawia. No, w pewnym sensie się pojawia, ale już w niebie, nie? To jeszcze, jak będziemy szczegółowo trochę to omawiać, to do tego wrócę. Mówię o weselu, ślubie, można powiedzieć, czy weselu lepiej, tam jest to napisane, wesele baranka właśnie ze swoim kościołem. Nie? Tam ulubienica jest już w całości w niebie i jest wielkie święto. I to całe główne body, czyli od 4 rozdziału do 22, to jest to, co się stanie potem. I tu oczywiście różne są dyskusje.
I o ile to, cośmy już omówili, to w kościołach w miarę jest znane i wykładane, to teraz od 4 rozdziału do 22 jest mało. Nie? I mówiłem dlaczego. No, to teraz zadajmy sobie pytanie. Mamy już mniej więcej taki szeroki obraz Apokalipsy, że to od 4 do 22 to są wszystko rzeczy przyszłe od czasu Kościoła, można powiedzieć, czy czasu jeszcze, w którym my żyjemy, od czasu łaski. Jaki jest najbardziej znany werset z tego obszaru tej przyszłości? I to znają nawet niewierzący. Zobaczcie 21 rozdział. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie. Ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Znacie ten werset? Słyszeliście? Mogliście go nie wiedzieć, skąd on jest, z jakiego kontekstu, ale jestem przekonany, że każdy trochę obyty z szeroko pojętą kulturą chrześcijańską gdzieś ten werset słuchał. On na przykład wybrzmiał w 2010 roku na pogrzebie pary prezydenckiej. Nie wiem, czy pamiętacie, ja pamiętam, bo akurat tam byłem. I tak tam ładnie jakiś aktor, już nie pamiętam który, ale dość znany, recytował właśnie tak przejmująco ten werset. Używa się go właśnie do pocieszenia ludzi, którzy cierpią, którzy doświadczyli straty. I to jest dobre użycie oczywiście, ale ja wam teraz pokażę ten werset w kontekście, bo tu jest fajnie, że no Bóg otrze tą wszelką łzę, czyli już nas pocieszy, nie będzie bólu, nie będzie cierpienia, wyrzutów sumienia, pretensji, nie wiadomo tam czego, nie? Strachu, krzyku, mozołu. Pierwsze rzeczy przeminęły. Ale zobaczmy werset wcześniej i parę wersetów później, żebyśmy zobaczyli, że to tak, no fajne to pocieszenie, ale czy ono dotyczy wszystkich? Proszę. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię. I mówi: napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie: stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Celowo dałem w trochę szerszym, ale pełnym właśnie kontekście. To pocieszenie jest, ale ono nie jest dla wszystkich. Bo zobaczcie, tu werset 8 pokazuje bardzo nieprzyjemną rzeczywistość. Nie? Tu są czarownicy. Ja w piątek mam nadzieję, że nie będzie mi to policzone. Jak widzieliście na programie warsztaty biblijne, na kilkadziesiąt sekund w czarownika się zamieniłem, nie? Hokus pokus i różne takie sprawy. Miałem też kulę szklaną, żeby nie było, że tu bez jakichś, wiecie, artefaktów. No, ale mówmy poważnie. Zobaczcie, że oprócz tych no, najcięższych grzechów, zobaczcie, tu są zabójcy, kłamcy, cudzołożnicy, nie? No, bałwochwalcy. A patrzcie tu, ktoż by do piekła o takich ludzi wysyłał? Bojaźliwych i niewierzących. No my to byśmy się litowali, no, no mają wątpliwości, tam coś, tam nie. No zobaczcie, że tu jest kontekst. Na tacy podają ci za darmo zbawienie. To mówi Bóg. Ja pragnącemu, czyli każdemu, kto pragnie, kto chce, dam darmo.
Żeby nie było, że musi coś zrobić, pójść do księdza, pocałować go w rękę, wykupić abonament w czyśćcu, czy coś tam jeszcze innego. Darmo! Każdemu! Darmo i każdemu, mówi Bóg. Każdemu, kto pragnie, dam darmo wodę żywą. Życie wieczne, to jest symbol życia wiecznego. No i jeśli ktoś nie chce tego, to zobaczcie, na pierwszym miejscu tych bojaźliwych i niewierzących, którzy nie chcieli przyjąć tej wspaniałej oferty Jezusa. Lista tych, którzy się znajdą po tej drugiej stronie, zaczyna się właśnie od tych. Później są te inne grzechy. Czyli zobaczcie, że takie mówienie, a ja to się boję, co ludzie powiedzą, a ja to się boję, jak się zmieni moje życie i tak dalej, i dlatego nie, to może jednak później poczekam i tak dalej. To wszystko nie działa przed Bogiem, bo On daje darmo. To, żebyś ty dostał darmo, to drogo go kosztowało. Życie jednorodzonego syna dał za ciebie. Dlatego jak ty nie chcesz przyjąć, no to jest największa obraza dla Boga. Jak ty to lekceważysz. Boisz się, nie wierzysz, w kosmitów wierzysz, w Marynę i jej pewną część ciała i tak dalej. Nie? To jest poważna sprawa. I teraz wracając, zobaczcie ten czwarty slajd wcześniejszy. Nie? To otrze wszelką łzę. To jest właśnie mieszkanie Boga ze swoimi ludźmi w niebie. I tym, tylko tym da to właśnie pocieszenie, odpoczynek i tak dalej. No to macie ten najbardziej znany werset z całej tej apokalipsy, co się stanie potem we właściwym kontekście. A teraz jeszcze chciałem taką ogólną uwagę o budowie Biblii, bo ona jest dość ciekawa. Zobaczcie pierwszy werset. Nie? Księga jest dosyć obszerna, no bo i dzieje ludzkości, i dzieje narodu wybranego, później cały czas Kościoła, chociaż to jest mniejsza część, Nowy Testament. Czym się zaczyna? Pierwszy werset Biblii. Rodzaju 1:1, no. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. No jest. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I dalej jest opis, który się kończy takim oto stwierdzeniem. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień szósty. Czym skończyło się stworzenie? Bardzo dobre. Tu powiem, co było przed dobre i bardzo. Bo wcześniej było tylko dobre. Kobieta się pojawiła. I teraz jest bardzo dobre. Ale tośmy zepsuli. To mówiłem w tym wczorajszym wstępie, w pięknych okolicznościach przyrody. Człowiek przez swój grzech to zepsuł. Stworzenie dalej jest piękne. Dalej przeżywamy wspaniałe chwile. Dalej czekamy, mamy nadzieję na jeszcze więcej, jeszcze fajniejszych rzeczy w naszym życiu. Ale wiemy, że umrzemy, czyli że tu już na ziemi nie będziemy żyć wiecznie. Wiemy, że najprawdopodobniej na coś zachorujemy. Ilu jest zdrowych? Nie? Nie będę tego. Ale to może nie być prawdą o każdym z nas, kto podniesie rękę. Nie, nie znamy stanu swojego zdrowia. Oczywiście medycyna idzie naprzód, różne tam są badania, takie, śmakie i owakie. Ale i tak, nagle, nie wiadomo dlaczego, każdego dnia ktoś umiera. Nie? Mówię o przyczynach naturalnych. Nie? No i oczywiście będziemy cierpieć. Będziemy cierpieć z powodu mozołu. Pamiętacie, tam na koniec już mozołu nie będzie, nie trzeba będzie do roboty rano wstawać, czy
czy jak ktoś inny ma taki, że się nie będzie musiał się obrotów rożna robić w łóżku, nie? Już to wszystko się skończy. Nie? Nie będzie też cierpienia. Przecież zaraz na początku co się wydarzyło? No brat zabił brata. Zaraz na początku. Zobaczcie, jak silna nienawiść, jak silne złe emocje w najbliższej rodzinie się pojawiły. Na samym początku, można powiedzieć, tuż po grzechu Adama i Ewy, czy tam parę lat może, nie wiem, bo ten czas nie jest tam dokładnie chyba opisany. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie oczywiście. Czyli pojawił się grzech. Jest piękno, jest fajnie, jest nadzieja. Ludzie za czymś tam gonią cały czas, ale pojawił się grzech, pojawił się problem. No i teraz przechodzimy do ostatnich słów Biblii. No wiemy, że Księga Apokalipsy no, dotyczy tej przyszłości, nie? Co ma być w swym głównym ciele, nie? Czyli od 4 do 22. No ale zobaczmy dwa ostatnie wersety Biblii. Mówi ten, który świadczy o tym, tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen. Amen. Ostatnie słowa Jezusa, to co pytałem was parę tygodni temu. Przyjdę wkrótce. Tym się żegna Jezus. Czyli zostawiam was, dałem wam Ducha Świętego, On będzie was prowadził, dałem was Słowo, macie je poznawać, wszystko co trzeba, jest w nim zapisane, będziecie wiedzieć. Nie? Macie moc Ducha Świętego, mądrość Słowa Bożego. Nie? I będziecie prześladowani. To też powiedział. Na różne możliwe sposoby. Ale to się skończy. To nie będzie trwało w nieskończoność. W Apokalipsie znajdujemy taki fragment, gdzie to prześladowanie dochodzi do jakiegoś takiego już, że zabijają na ulicach tych, którzy wierzą w Jezusa. Nie? Łapią ich, wyłapują. Możecie zobaczyć sobie taki, mamy też no, komiks ilustrowany o Apokalipsie, który tych czasów dotyczy. To nie teraz, to w przyszłości, choć tak się dzieje. Na przykład w Chinach, nie? Na przykład w niektórych krajach muzułmańskich. To się dzieje dziś, nie? Ale nie dzieje się w całym świecie. A tu jest opisane, że to będzie się działo w całym świecie i ci zabici są już w niebie i wołają, kiedy pomścisz do Jezusa. Nie? Czyli takie różne ciekawe rzeczy w niebie się dzieją, ale to jeszcze sobie zostawimy na później, czyli Jezus daje pocieszenie. Skończę. Przyjdę wkrótce. Kościół odpowiada. Amen. Kościół i Duch. Przyjdź, Panie Jezu. I potem jest przesłanie o łasce na koniec. To jest misja dla nas, dla Kościoła Jezusa Chrystusa. Głosić łaskę, czyli darmowe, niczym niezasłużone przez nikogo z nas zbawienie. Gdybyśmy my sami, nawet jeden z nas, nawet Maryja zawsze dziewica, by mogła sobie zasłużyć na zbawienie, to Jezus nie musiałby umierać. A ta Maria z Biblii w odróżnieniu od tej Marii katolickiej, czy Maryi katolickiej, ona mówi do Boga, wielbię Cię, mój ratowniku, mój zbawicielu. No widzicie, różnicę mam nadzieję. Czyli mamy początek i mamy koniec Biblii. No a teraz już wejdźmy wreszcie w ten czas. Co będzie potem? Czyli otwórzmy 4 rozdział. Bo te 2 rozdziały, ludzie wiecie się, tam jakimiś plagami, chipowaniem, tysiącletnim królestwem, wojnami, świątynią, tymi się rzeczami pasjonują, jeśli chodzi o czytanie i interpretowanie Apokalipsy. A nie słyszałem, by jakaś wojna toczyła się o te wielka, o te pierwsze 2 rozdziały, 4 i 5. A moim zdaniem dla nas one są najważniejsze i nimi dzisiaj się zajmiemy. Proszę. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem.
Czwarty rozdział zaczyna się zmianą miejsca akcji. Do tej pory gdzie to się działo? Na ziemi. Część na wyspie Patmos, nie? Tam, gdzie bezpośrednio Jan dostał to objawienie, gdzie widział Jezusa w tym widzeniu. No a potem drugi, trzeci rozdział, no to jest spory kawałek Azji, tej tamtejszej, czyli dzisiejszej zachodniej Turcji, tam w okolicach, powiedzmy, szeroko pojętego tego obszaru efeskiego. Nie? Czyli działo się na ziemi w konkretnych czasach nam bliskich. A teraz widzimy otwarte drzwi i zaproszenie do Jana. Chodź, resztę zobaczysz już z góry, już z nieba. Resztę zobaczysz z nieba. Nie? Przeniesienie obserwacji. Nasz reprezentant, no bo to Jezus dał Janowi, żeby nam o tym powiedział. I ten nasz reprezentant przenosi się w tym momencie do nieba. Oczywiście wielu chrześcijan wiąże to z opisanym w pierwszym liście do Tesaloniczan, czwarty rozdział i początek piątego, porwaniu Kościoła. Że na koniec czasów, zanim wydarzą się te różne udręki apokalipsy, bardzo nieprzyjemne rzeczy i powiemy, dlaczego one takie nieprzyjemne się wydarzą, to Jezus zabiera swój Kościół do nieba. Wychodzi mu naprzeciw i porywa go w obłoki. Stąd nazywa się to porwaniem, pochwyceniem Kościoła. I tu widzimy Jana, który dalszą część apokalipsy, to co się ma stać potem, obserwuje już z nieba. Wstąp tutaj, a pokażę ci, co ma się stać potem. Czytajmy. I zaraz popadłem w zachwycenie. A oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś. A ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. A wokoło tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących 24 starców odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty. Przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni. Jest to 7 duchów bożych. No tak jak już wcześniej mówiłem, Jan opisuje nam teraz niezwykłą rzeczywistość. Najprawdopodobniej my, kiedy znajdziemy się w niebie, ten obraz też zobaczymy. Nie? Także warto się jemu przyjrzeć, ale to jest tak, jak chłopak z Cimia opowiadałby seans Gwiezdnych Wojen. Nie? Że mówi, no jakby tak, tu coś, jakiś tu starsi, starcy to jest starsi dokładnie, bo tutaj niekoniecznie muszą być jakieś takie zagrzybiałe dziady, nie? Tylko no starsi, tu jest takie słowo, tylko tak się starcy jakoś tak, nie wiem, nieładnie o tych starych ludziach się wypowiadają. Jest fajniuśka jakaś tęcza, no to tu nowoczesność się cieszy. Tylko zobaczcie, ta tęcza jest jakoś w jednym kolorze, nie? Zobaczcie, że tęcza, no to się tam z różnymi kolorami nam, a tu jest w kolorze szmaragdy. Jak to, co to chodzi? Nie wiemy. No jak zobaczymy, to a to o tym Jan pisał, nie? Będziemy wiedzieć, nie? No ogólnie zobaczcie, centrum apokalipsy, jeśli chodzi o przyszłość, to jest Bóg. To jest Jego tron i to, co się wokół tego tronu dzieje. Warto o tym pamiętać, że nie tam jakieś takie, wiecie, sensacje, 666, który to jest, ten czy tamten, czy owanten, nie? To Bóg ma być zawsze i wszędzie, na pierwszym miejscu naszego punktu koncentracji. I kiedy Jan zostaje do nieba porwany w tym widzeniu, to widzi Boga, widzi tron, widzi to, co się tam dzieje. I zobaczcie, durni ludzie bardzo często przedstawiają niebo jako jakieś nudne miejsce. A że, wiecie, tam w tym piekle to się będzie działo. Nie? No, tak idiotyczny. Tam będzie tylko jeden, tam będzie dopiero nuda. Bo co tam będzie cały czas? Płacz i zgrzytanie zębów. To se włączcie do snu. Płacz i zgrzytanie zębów. Jak się będzie wam spało. Nie? W niebie
dzieją się fajniuśkie rzeczy. On jest zachwycony tym, co widzi. Zobaczył wreszcie Boga w pełni Jego chwały i majestatu. Nie? I zobaczcie, że jest towarzystwo. Nie? Nie dość, że tam jakieś fajne te pałace, jakieś tęcze, jaspisy, nie wiem tego wszystkiego. Jest 24 jakieś dziwne osoby. Możemy się tu później kiedyś umówić. Zresztą całą Apokalipsę, jakbyście chcieli, to na naszej stronie internetowej, w takim wieczornym czytaniu Biblii w czasie zarazy, nie? Biblia w czasie zarazy. Tamśmy sobie całą Biblię, całą Apokalipsę, przepraszam, przeczytali kawałek po kawałku i tam różne rzeczy wyjaśnia. Także jak to ma mało, no to już możesz sobie przełączyć i cały dzień dzisiaj słuchać i jeszcze zasnąć nie będzie mógł, no. Może sobie też w nocy, nie? Tu są, zobaczcie, jakieś błyskawice, nie wiadomo co. No ale no my tego nie odtworzymy. Ale jest coś, co możemy tu i teraz za chwilę odtworzyć. Zobaczcie dalej. A ja poproszę tu osoby kompetentne. A każda z tych czterech postaci miała po 6 skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu. I nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. Amen. Zobaczcie, w niebie zajmują się śpiewaniem. No i tak się dziwnie złożyło, że akurat my też mamy tę piosenkę. No to myślę, że to jest dobry czas, żeby teraz ją razem na chwałę Bogu zaśpiewać. Święty, święty, święty jest nasz Pan, święty jest nasz Pan Wszechmogący. Święty, święty, święty jest nasz Pan, święty jest nasz Pan Wszechmogący. On był i jest i przyjdzie znów. Święty, święty, święty jest nasz Pan. Chwała, chwała Barankowi, cześć Barankowi, cześć za nas ma. Cześć Barankowi, cześć za nas ma. On był i jest i przyjdzie znów. Chwała, chwała Barankowi, cześć. Jezus, Jezus, On barankiem jest, On barankiem jest, za nas zmarł. Jezus, Jezus, On barankiem jest, On barankiem jest, za nas zmarł. On był i jest i przyjdzie znów. Jezus, Jezus, On barankiem. Święty jest nasz Pan, święty jest nasz Pan Wszechmogący. Święty, święty, święty jest nasz Pan, święty jest nasz Pan Wszechmogący. On był i jest i przyjdzie znów. Święty, święty, nasz Pan. Chwała, chwała Barankowi, cześć Barankowi, cześć za nas zmarł. Chwała, chwała
jest i przyjdzie znów. Chwała, chwała Barankowi cześć. Jezus, Jezus, On Barankiem jest, On Barankiem jest, za nas ma. Jezus, Jezus, On Barankiem jest, On Barankiem jest, za nas ma. On był i jest i przyjdzie znów. Jezus, Jezus, On Barankiem jest. No to się dzieje w niebie i to się dzieje na okrągło, ta chwała. Tam cały dzień i noc. Tak śpiewają. My znamy tylko słowa. Melodia, no to już jest wytwór ludzki. Tam jak są jakieś głosy, grzmoty i tak dalej, pewnie troszkę żwawiej i głośniej to zaśpiewają tam, czy śpiewają w niebie. No ale każdy orze jak może. Ale chciałem, żebyśmy teraz przez krótki czas tak się dobrali z sąsiadem, z sąsiadką w pary, najwyżej w trójki i dajmy sobie minutę. Nie na ciszę, chociaż cisza też w niebie tam będzie w pewnym momencie, ale właśnie na chwalenie naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Za co chciałeś Go pochwalić? Wielbię Cię teraz, dzisiaj. To mam w sercu, to mam w umyśle i to chcę Ci powiedzieć. A potem dalej zobaczymy, co się w niebie dzieje. No śpiewają. Zobaczcie jeszcze końcówkę 4 rozdziału, a za chwilę przejdziemy do 5.
A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Mówią znowu mamy te słowa, też ubraliśmy je w piosenkę, jeszcze za chwilę znowu zaśpiewamy. Tu chwała, tron, starcy, wszystko wokół Boga Ojca się rozgrywa. Ale zobaczcie, kto wchodzi na scenę w rozdziale 5. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? I nikt w niebie i na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. No, czekaj, jeszcze nie tak hop, siup. Bo co by powiedzieli katolicy? No jak nikt? No takie rzeczy to święty Antonio tak. Od rzeczy niemożliwych, nie? Wystarczy tu ofiarka jakaś, nie? Różańczyk, modlitwa do świętego Antoniego już otwiera rzeczy niemożliwe. No dobra, ja tam Antoni. Kto by tam w niebie się postawił? Matce Boskiej? No który? No patrzcie, jest niebo, jest Bóg Ojciec, no i nikt nie może tej księgi otworzyć. Wiecie, co się stało? Zobaczcie w 4 wersecie. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. Chłopina się popłakał. Chłopaki też płaczą. Jak się popłakał? Bardzo. Zobaczcie, jakie silne przeżycia i emocje są w niebie. Nie? Zaraz zobaczymy, co się stało. No chłop płacze w niebie. Powinien się cieszyć. Nie? On rzeczywiście się zachwycił. Ten 4 rozdział to jest zachwyt Bogiem Ojcem. No ale teraz widzi, że jest ta księga jakaś. I on wie, czego dotyczy ta księga. I nie może się we wszechświecie znaleźć godzien, żeby ją otworzyć. No nie ma żadnego. W 6 rozdziale, to już sobie w domu, jak chcecie. Oczywiście Jezus otwiera tę księgę. No i się dzieje. I to jest ten czas apokalipsy. To jest ta jazda bez trzymanki. Możemy zobaczyć tę jazdę bez trzymanki, jak Jezus ją opisuje Kościołowi. Kościół w Filadelfii, 3:10. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. No to jest ten kościół, który doczeka przyjścia Jezusa, kościół bez nagany, nie? Kościół, który pomimo swojej niewielkiej mocy stawia się całemu systemowi i dalej głosi Ewangelię, jest wierny Słowu Bożemu, ale zbliża się na cały świat. Zobaczcie, na cały świat zbliża się jakiś koniec, jakiś kataklizm, jakiś wstrząs. Nie wiemy, co to będzie. Wiemy na pewno, że co to nie będzie. Potop? Nie będzie. To już wiemy. Nie? Ludzka decyzja, czyli palenie w piecu, czy jeżdżenie na hybrydzie, no bo to na elektryku żeś powinien, bo hybryda też popierduje czasem. Nie?
Nie wojna nuklearna skończy świat. To Jezus wymierzy, można powiedzieć, światu sprawiedliwość. Wcześniej Ewangelia będzie głoszona po całej ziemi. Na tacy oferowane jest każdemu darmowe zbawienie. A Kościół wierny Jezusowi jest niewielki. Niewielką ma moc. Czyli niewielu ludzi się nawróciło z tego całego świata. Nie? Jest wąska, niewielu ją wybiera droga i szeroka, którą wiele tam dzielnie podąża. Możemy podobny fragment dotyczący tego końca znaleźć też w nauce apostolskiej, w listach. Zobaczmy do listu do Tesaloniczan. A wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. Amen. No, mamy obraz zbawionych, no i losu niezbawionego świata. Ci, którzy nie znają Boga, którzy nie usłuchali Ewangelii o darmowym zbawieniu, tam wylądują. Dlatego my mówimy, no ludzie, ratujcie się. Teraz ten huragan, nie? Walnął Tampa i okolice. Troszkę, dzięki Bogu, zelżał, tam się chrześcijanie modlili. A pamiętacie, co wołali ci wszyscy ratownicy, służby państwowe, takie, śmakie, policje, co wołali do tych ludzi mieszkających w tym pasie, tam, nie wiem, około 200 chyba kilometrów w okolicach Tampy. Jeśli chcecie przeżyć, to co? To spieprzajcie. Ratujcie się. Cały czas. Nie? I zaraz się zakorkowały wszystkie te autostrady. Wszyscy już, nie? I zobaczcie, tu mamy, co tam jakiś huragan w porównaniu z tym, co tu się szykuje. I my to mówimy. Nie musisz wstać w tłoku do konfesjonału, tak jak przed świętami katolicy, nie? Tak to nie trzeba. Nie musisz nic zrobić. Jezus stoi i kołacze. On sam chce cię uratować, nie? No i my to mówimy światu. A świat, co by tam? No mówią o huraganie? Hurma, lecą wszyscy do samochodów, biorą dobytek i uciekają. Dlaczego? Na początku mieliśmy wypowiedzi z tego. Prognozom meteorologicznym wierzą. Choć to ludzie sporządzili omylnie i tak dalej. A prognozom Boga nie wierzą. No tu, zobaczcie, jestem. Wszystkim, którzy uwierzyli naszemu świadectwu. Jest świadectwo. Mówią. Apostołowie mówią, następni, mówimy my. Jezus umarł i zmartwychwstał, abyś ty miał życie. Ale jeśli go nie przyjmiesz, to sam zapłacisz karę za swoje grzechy. A ten czas, ten świat, który teraz widzimy, on jest i fajnie. Jeszcze jakiś czas będzie, nikt nie wie, kiedy Jezus wróci. Oprócz tego, że niebawem, wkrótce. Ale nie wiemy, to może być i 10 lat i więcej, i mniej też, i jutro. Nie wiemy, nie? Ale obiecał, że przyjdzie. I dał, zobaczcie, jak szczegółowy opis tego, co będzie. Całą księgę poświęcił tego, jak będzie wyglądał świat. Już w momencie, kiedy Bóg się z niego wycofa, kiedy Jezus zabierze swój Kościół, kiedy Duch Święty przestanie diabła powstrzymywać i diabeł zbuduje jedną światową religię i jeden światowy rząd. I będzie gorzej niż w najgorszym chińskim lub rosyjskim gułagu. To tak będzie cały świat wyglądał. A ludzie, co by, trzeba pójść dzisiaj
na coś tam, nie? I tu wpisz właśnie. Co by się takimi rzeczami przejmować, nie? Było mówione, było ostrzegane, było udowodnione. Świadectwo! Zlekceważyli. I jeszcze, zobaczcie, prześladowali Kościół. Wam uciskanym dać odpocznienie, a temu światu, który was niszczy, gnębi, no dać to, co mu się sprawiedliwie należy. No to wróćmy do 5 rozdziału. Jan płacze, że nie nastanie czas sprawiedliwości. Nie nastanie czas odnowienia ziemi, żeby już nie było zła, tak jak czytaliśmy, cierpienia, śmierci, mozołu i tak dalej. Płacze z tego powodu. No nie ma nikogo. A jeden ze starców rzecze do mnie, nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci. I widziałem pośrodku między tronem a 4 postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu, a to jest 7 duchów bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. Zobaczcie tę scenę. Jest księga. Nikt nie jest godny, żeby ją otworzyć, żeby zakończyć historię. W Ewangelii Jana wcześniej czytamy, że Bóg Ojciec, wszelki sąd, a to jest właśnie czas apokalipsy, to jest czas sądu, przekazał tylko i wyłącznie Synowi. I tylko Syn ten sąd może rozpocząć. To, co mówiłem też o obrazie Jezusicka. Nie tak. Potężny, także Jan jak go zobaczył, to padł jak Franz Kafka, prawie martwy. Nie? Najpierw człowiek pociesza go. No to zobaczcie. I w niebie też niekiedy potrzebujemy. Tu była sytuacja szczególna, bo on, wiecie, wychodzi z tego świata i nie wie, co się jeszcze tam dzieje. Nie? I muszą go wprowadzić. Ja myślę, kiedy my już tam wejdziemy, to będziemy to wiedzieć, czyli nie będziemy płakać i nie będziemy tego akurat pocieszenia potrzebować. Ale przychodzi do niego ktoś i mówi, słuchaj, nie płacz. Jest ktoś godzien. Jest Jezus. No bo tu, że chodzi o Jezusa, nie ma chyba żadnej wątpliwości. I on podchodzi do Boga Ojca i bierze księgę. On jest godzien. I co się dzieje dalej? A gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. Zobaczcie, ten moment. Jezus przychodzi, bierze księgę. Komu wcześniej oddawali cześć ci starsi, tych 24? Bogu Ojcu. Komu oddali w tym momencie, kiedy Jezus wchodzi na scenę niebiańską i bierze księgę? Oddali taką samą cześć jak Bogu Ojcu. Świętemu Antoniemu wpiszło, nie, tylko jednemu, Jezusowi Chrystusowi. I zaśpiewali to, co my mówimy jako Ewangelię o darmowym zbawieniu. Jezus już umarł za ciebie. Zapłacił doskonale Bogu Ojcu za każdy twój najmniejszy grzeszek. Przeszły, teraźniejszy i przyszły. Jeśli zawołasz do Jezusa, jesteś na zawsze obmyty Jego krwią. Bóg Ojciec już nigdy na ciebie się nie rozgniewa. I dlatego starcy oddają chwałę Jezusowi i śpiewają. No to i my zaśpiewajmy.
godzien jesteś, godzien jesteś, Panie i Boże nasz. Godzien jesteś przyjąć chwałę, chwałę, cześć i moc, ponieważ Ty wszystko stworzyłeś w swej mocy, wszystko stworzyłeś Ty sam. I z woli Twojej zostało stworzone, godzien jesteś wziąć cześć. Godzien jesteś, godzien jesteś, Zbawco Baranku nasz. Godzien jesteś przyjąć chwałę, chwałę, mądrość, moc, ponieważ zostałeś zabity za lud Twój, wszystko zbawiłeś Ty sam. I przez krew Twoją nabyłeś ich Bogu, godzien jesteś wziąć cześć. Godzien jesteś, godzien jesteś, Panie i Boże nasz. Godzien jesteś, godzien jesteś, Zbawco Baranku nasz. Odebrać dziś chwałę i mądrość i wdzięczność, błogosławieństwo i moc. Pan nasz niech przyjmie potęgę na wieki. Amen, amen. Pan nasz niech przyjmie potęgę na wieki. Amen, amen. Jak Bóg da. No to zapraszam Was na za tydzień. Będziemy szli dalej w tę, jak widzicie, dość chronologiczną, spójną, potwierdzoną tam co jakiś czas. Słowa są to pewne i prawdziwe, nie żadne jakieś bajki i fantasmagorie. Pójdziemy dalej. Może już nie tak szczegółowo, ale chciałem, żebyśmy mieli ogólny obraz tej ostatniej księgi, ponieważ my żyjemy bliżej tych czasów. Ja nie mówię, że jutro Jezus przyjdzie, ale Kościół czeka 2000 lat. Przez te 2000 lat różne rzeczy się wydarzyły. A w ostatnich latach, ostatnie 100 lat to jest turbo doładowanie, a ostatnie 20 lat to ja nie wiem jak nazwać. Po prostu kompletny odlot, jeśli chodzi o zdolności różne, o technologie, ale niestety też o upadek moralny. Mówiliśmy o pokoleniu tym, które teraz wchodzi w dorosłość, no, tydzień temu. Schodzimy na ziemię, z nieba, mamy tu jeszcze robotę do wykonania. Bóg nas tu zostawił, żebyśmy głosili Jego Ewangelię, żebyśmy budowali siebie nawzajem. Dlatego poproszę teraz Macieja, żeby przedstawił nam zachętę z dość nietypowej działalności niektórych z nas. A toż wiesz, jak ci lepiej. Otóż wróciłem wcześniej, jeden dzień wcześniej niż cała grupa z Grecji, z rejsu po Cykladach. Także pozdrowienia przekazuję od pozostałej części grupy, która zgodnie z planem ma dzisiaj wieczorem wylądować w Warszawie. No ja osobiście nie planowałem tego, dlatego to też traktuję jako niespodziankę, którą dostałem. Tak po prostu wskoczyłem na wolne miejsce i muszę powiedzieć, że no, było to bardzo fajne przeżycie. Przede wszystkim opuszczenie strefy bezpieczeństwa, komfortu, wygody codziennego, który tutaj mamy. Żeby to docenić, to trzeba rzeczywiście spędzić ten tydzień najlepiej na tym jachcie. Druga rzecz, właściwie na pierwszym miejscu powinienem powiedzieć, że dostaliśmy od razu niespodziankę od Boga w postaci katamaranu,
który nie był przez nas zamawiany. Zamówiliśmy łódkę klasyczną, taką najczęściej spotykaną, taki jacht na 12 osób. I okazało się po przybyciu do portu, że nasz jacht jest niesprawny, między innymi generator, więc to już wyklucza absolutnie tą wycieczkę, więc no tutaj próbowali naprawić, nie udało się, poczekaliśmy kilka godzin i oni nam doprowadzili do porządku katamaran, także musieli go wysprzątać, ale było to rzeczywiście bez porównania lepsze żeglowanie pod względem komfortu, znoszenia fal, choroby morskiej i tak dalej. Także no coś wspaniałego, przeżycie takiej właśnie wspólnoty w trudniejszych warunkach z braćmi i siostrami, bo warunki są bardzo zmienne. Praca zespołowa, właśnie teamwork, bardzo tutaj można powiedzieć, że była ćwiczona. Na każdym kroku byliśmy zależni od siebie. Też kapitan nie może wszystkich czynności wykonać sam, musiał się posługiwać nami, niedoszkolonymi, właściwie szkolonymi w warunkach bojowych. Więc w tych warunkach takich nowych sprawdzić się dobrze, zobaczyć słabości swojego charakteru, ale też fajnie, naprawdę bardzo fajnie spędzić czas, dużo się śmieliśmy i niesamowicie byliśmy tak wdzięczni Bogu. Ja szczególnie w momentach, kiedy wyłączaliśmy silniki, rozwijaliśmy żagle i pełną moc, ile tam wiatru było, to tak się napawaliśmy tym żeglowaniem, także no jeżeli mogę, to zachęcam, bo rzeczywiście jest to fajne przeżycie, generalnie fajne. No, apostoł Paweł dużo czasu spędził na jachcie, nie w celach tam turystyki ani wypoczynku, ale sam to przedstawia jako nawet pewną męczarnię, że tyle na morzu, tyle tam jakichś rozbić statków przeżył i tak dalej. Dzięki Bogu wy wróciliście bezpiecznie do portu, a po tym samym mniej więcej jak Fenie w okolicach Aten pływaliście, także dzięki za świadectwo. Czy jeszcze ktoś chciałby jakąś zachętę? No ja chciałem kilka zdań tutaj też powiedzieć, proszę. Może bardziej właśnie innych zachęcić, bo właśnie zapraszam osoby, które mieszkają w Warszawie lub w okolicach do zgłaszania się do kościoła Nowego Przymierza, do grup biblijnych, dlatego że spotykamy, tak jak spotykamy się co niedziela, aby wielbić imię Pana, rozmawiamy, chwalimy Pana, poznajemy Jego Słowo, tego Pana Jezusa Chrystusa opisanego tutaj właśnie w Apokalipsie, tego wielkiego, potężnego. I też spotykamy się w Jego imieniu i mamy tą pewność, że On z nami jest. Że mamy ten przywilej, że właśnie spotykamy się, możemy chwalić Jego imię, wzrastać w wierze, a tak będąc samemu, to tego człowiek nie doświadczy. Nie doświadczy wzrostu duchowego, nie doświadczy wspólnych rozmów z chrześcijanami, więc naprawdę bardzo serdecznie zapraszam osoby z Warszawy, z okolic do zgłaszania się do kościoła, ponieważ, no mówię, ja tak jak wspomniałem, bez tego nie ma wzrostu duchowego i czym nas więcej, tym i ta moc Chrystusa jest bardziej widoczna. Dzięki wielkie. Dzięki. Szukajcie oczywiście, jeśli narodziliście się na nowo, szukajcie biblijnych kościołów. My oferujemy i spotkania przez internet, różne na żywo się odbywają, tak jak ta transmisja, tak jeszcze inne też spotkania w mniejszych grupach praca, ale też mamy grupy, które się spotykają geograficznie. Tu Piotr mówił o grupie warszawskiej, w innych miastach, także wśród Polonii, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii, także w Austrii. Tu pozdrawiamy te wszystkie grupy. Nie wszystkie wymieniam oczywiście. Jeśli chcecie więcej, no to proszę, przecież Słowo Boże jest dostępne. Dzisiaj mamy naprawdę łatwy dostęp do Biblii. Tu trzymam w ręku takie wydanie gedeonickie, taka organizacja Gedeonici, to protestanccy przedsiębiorcy, którzy część swojego dochodu poświęcają, żeby drukować darmowe egzemplarze Biblii. Też większość tych egzemplarzy trafia przez ich ręce, bo oni też rozdają. Nie tylko dają kasę, ale i rozdają. I od nich mamy taką możliwość, że możemy być pośrednikami. Możemy wam wysłać, płacicie tylko za
koszt wysyłki. A tak jak mówiłem, jeśli chcielibyście jeszcze dzisiaj posłuchać, co ja mam do powiedzenia na temat dalszych rozdziałów Apokalipsy, to na naszej stronie internetowej, na kanale YouTube znajdziecie Biblia w czasie zarazy i tam jest Księga Apokalipsy. Zapraszam. Za tydzień będziemy brnąć dalej. Zobaczymy, z czym to się jeszcze je. Już widzieliśmy chwałę w niebie. Już widzieliśmy Boga Jezusa Chrystusa, który bierze księgę. No i co się dalej wydarzy, jak on zacznie ją otwierać? Do zobaczenia.